Siemanko, ja jestem Tritsus, my jesteśmy T-Squad i dzisiaj będziemy grać w chowanego w gigantycznym minecraftowym zoo. Każdy będzie mógł się zamieniać w różnego rodzaju mobki, więc będzie naprawdę ciężko. Ze mną jest Jack Frost. Ej, odstaj się! Zipek. Eloszka. Oraz Mr. G. Siemaneczko. Zostawcie łapkę w górę i suba na tym kanale, a my zaczynamy. Kto jest pierwszym szukającym? Ernest, ty zaczynasz szukać. Zostajesz tutaj na spawnie, dobra, a my idziemy tutaj szukować. Jest miejsce, gdzie wchodzi osoba szukająca, żeby liczyć. A nie, to jest papugiarnia. Nie, żeby to była jakaś mała sugestia, ale zobacz, czym jestem. Co? Siema, siema Ernest. Dobra, widzowie. Teraz nie patrzę w ogóle w Minecrafta i patrzę za to, ile mam czasu na kamerce, dlatego że dajemy im minutę od teraz na to, żeby się schowali. Zobaczymy, czy im się to uda zrobić dobrze. Dobra, widzowie, muszę wymyślić coś fajnego, zmienić się w jakieś fajne zwierzę i schować się do jakiegoś dołka albo do jakiejś norki. Dobra, więc słuchajcie, od czego możemy zacząć? Czy się chowamy tutaj? Nie, to wydaje się za proste. W sensie jest mało świnek, jest mało owieczek, zostawmy to komuś innemu, niech ktoś inny wpadnie na to. W takim razie, widzowie, musimy zobaczyć, gdzie jesteśmy i jakie tutaj są różnego... O, jest! Nieważne, wygrałem życie. Zamieniamy się w to w takie razie. 3, 2, 1. Ja, widzowie, zamieniam się w lamę, żeby móc pluć na Ernesta, jak podejdziemy do razu. Za to to miejsce, spójrzcie tylko, ile tu jest żółwi. W takim razie, widzowie, zamieniłem się w papugę. Zobaczcie, jeszcze koloru niebieskiego na dodatek. Mam nadzieję, że Ernest aż tak daleko nie zajdzie. Łukasz, słyszę cię zza ściany. Nie mów, co się zamieniłeś dokładnie. Ernest, jak coś słyszał, w co się zamieniłem. W sumie wiedziałem, że i tak słyszę, ale po prostu za długo wybierałem tą postać, już mi się nie chciało nawet ukrywać tego. Ej, dobra, widzowie, pomysł z lamą był epicki. Jestem żółwiem i mogę pływać pod wodą. Czy żółw ma jakieś umiejętności? Niestety nie. Tutaj jest podejrzanie, dlatego że tutaj jest masa osób. Latać też nie mogę, muszę znaleźć jedną kryjówkę. Idziemy do tego budynku. I w takim razie ja już mam swoją lokalizację. Jestem gotowy, czekam na Ernesta. Dobra, zaczynam, wyszedłem właśnie z budynku. I zobaczmy w takim razie, czy potraficie się chować. Kurczę, pytanie, czy tak wysoko potrafisz wchodzić? Pamiętajcie, że ja nie mam żadnych bloków do podsadzania się, więc jeżeli jako papuga polecieliście gdzieś wysoko, no to was nie mogę w ogóle znaleźć. Daliśmy ci na pewno, znaczy no nie wiem jak inni, ale ja ci dałem tak, że nie, no możesz mnie dotknąć. Ej, widzowie, muszę chodzić mega powoli, żeby po prostu, no nie zauważył mnie, bo zobaczcie, wszystkie lamy bardzo wolno chodzą. Dobra, kurde, ciekawe jak w ogóle was szukać, dlatego że to jest dosyć ciężkie. Wyciszyłem się, zobaczcie, on tam stoi, on biegnie do mnie, co jest grane? Zastanawia mnie jeden taki żółw tutaj, którego widzę. Dobra, schowałem się. Ała, ała, ała. Jest, schowałem się, schowałem się. Co to była za... Ernest, odwróć się w prawo. Jest, co jest grane? Czy wy mnie wkręcacie? Czekajcie. Nie, 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 ja cię widzę, całe nagranie cię widzę. Właśnie zabiłem twojego brata, Jack. Co? Panią papugę? To najgorzej, jeżeli papugą nie jest, bo ściemniałem cały. Ernest, udało się. Powiem ci tylko tyle, że mnie możesz rozpoznać, bo jestem inny niż reszta zwierząt. Dobra, dobra, słuchajcie, spadamy stąd i zmieniam się w osła. Dobra, myślę, że mogę się w końcu przyznać do tego. Nie wiem, czy nie, Ernest, ale biłeś mnie tyle razy, mnie uderzyłeś. Co? Jak byłem żółwiem, ale już nie jestem. Ej, no nie można zmieniać. Można się zmieniać? Czekaj, bo zabijam teraz pandy, bo myślę, że Mr. Gibro jest kurde pandą. A, ja myślę, że pandą, poszedł łatwiej, jest papugą. No bo to panda to jest taki twój spirit animal, stary. Dobra, w zamian za to, że mnie znalazłeś, Ernest, jako żółw, to ci powiem, kim jestem teraz. To będzie podpowiedź. No dobra. Jestem osłem. No, ale w Minecraftie ale w sensie mi powiem, stary, kim jesteś. No, no, też jestem osłem. A, dobra, okej. Okay. Pamiętaj, że cię widziałem, jak byłeś w żółwiach, więc mam gdzieś widok z tego budynku. Gdzie jest Jack i kim może być Jack? Ja widzę go, ja widzę Zipka. Powiem wam, że to jest mega ciężkie. Nie dziwię się, dlatego ciężko zmieniać. Mega, mega ciężkie, w ogóle nie wiem nawet od czego zacząć, w sensie nie wiem jak was szukać. Siema, Zipek. Nie! Ej! No nie, osioł jest szybszy przecież ode mnie. Jestem szybkim osłem. Nie złapiesz mnie, nigdy mnie nie złapiesz. O, nie. To szybciej pływa, jeszcze osioł. Mogę zrobić jedną ważną rzecz. Mogę stać się pszczołą. Wow. Au, 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 au. Jest!
Wow! Yeah. Ej, Zipek, a może zagrajmy w kapusia chowanego? Jak kogoś ktoś znajdzie, to wtedy ta osoba mu pomaga szukać. Co wy na to? Ej, w sumie to prawda. To jest dobre. Dlatego ja już nie mówię dalej, gdzie jestem, bo to tak we dwóch to już łatwo. Zipek, wiemy jedno, że Jack Frost jest gdzieś tutaj obok. Aha. Panowie, ja też daję podpowiedź. Widzę 200, napis 200 naprzeciwko mnie. Grzesiu, to jest napis zo. A, zo. Sorry, ale IQ to by wam za dużo nie wyszło dzisiaj. Grzesiu widzi ten napis, czyli jest gdzieś tutaj. Widzę coś łaciatego, ale nie powiem co to za zwierzę. O, ciekawe. Tego. Widzę pandy. Dobra, łaciate, wiem, no. Gdzie jest Grzesiu. Podpowiem wam, że widzę jeszcze wodę. Bardzo dobrze. Czy ty jesteś lamą, Grzesiu? Lamą? A są lamy tu? Dobra, czyli wnioskuję, że nie jesteś lamą. Ej, może być, może trollować. Nie, stary, dzisiaj Grzesiu ten nie wykazał się takim sprytem, żeby trollował. Minęliście mnie, panowie. Dobra. Tak? A ciekawe, gdzie jesteś, czy to nie ty? Nie no, Grzesiu jest osłem albo koniem. To ty! To ty! Yes! Znalazłem go! Dobra, czyli został nam Jack Frost i teraz szukamy we trzech, więc jeszcze się zwiększa bardziej poziom trudności w tej grze. Dobra, czyli on widział żółwie i widział pandę. On widział szary budynek, ten gigantyczny i zagrodę z żółwiami. Okej, czy to możliwe, że on jest papugą? Tak, jestem papugą, 100%. Mamy pół minuty. No wiem, właśnie, zabija wszystkich twoich braci. Nie, zostaw mi! Umieraj się! Nie zasłużyli na to. Czy to jest Jack? Yes! Yes! Wiecie ile miałem czasu? 4 sekundy! Stary, mocno! Serio? Ale położyłem wam się na środku dosłownie, bo powiedziałem, że nie zauważyłem, że tych schodów nie ma w tym. No dobra, przyznaję, jakby udało mi się wygrać, ale bez waszej pomocy i lekkiego podkładania się to jest chyba niemożliwe. Dobra, uciekajcie, szukam! Okej, to w takim razie teraz się wyciszamy i chowamy się wszyscy. Okej, zauważyłem coś dziwnego i muszę się zamienić w krowę albo w coś takiego, albo w niedźwiedzia, który idzie do jaskini. Kurde, w świnie bym się zamienił tak naprawdę najbardziej. Dobra, widzowie, ja się zmieniam papugę. No myślę, że to będzie jedna z lepszych zmian, bo przecież papugi mogą latać. Muszę rozkminić teraz, kim chciałbym być. Myślę, że najlepiej jakbym został jakąś pandą na przykład. Dlatego, że słuchajcie, panda to się zdaje być najgorszy mob do ukrywania się. Dobra, znajdujemy się na jakimś amfiteatrze, coś takiego. Skaczemy do wody! Nie ma tu zwierząt żadnych? Tyle czasu zmarnowałem! Teraz widzowie musimy znaleźć jak najszybciej gdzieś papugi, gdzie są. Gdzie mają papugi swoje miejsce? Szybko! Spróbuję się schować na najwyższy punkt, gdzie się da. Może uda się wejść na jakieś drzewo albo coś takiego. Dobra, więc już się chowamy w tamtym miejscu i czekamy na chłopaka. Tutaj koło Zipka, koło spawna są same papugi i tylko tu? Widzowie, najciemniej pod latarnią Zipek wyjdzie i od razu będzie mnie miał. Będzie mógł mnie od razu zabić, ale nie zrobi tego, bo będę wysoko sobie latał. Więc teraz bierzemy sobie, uwaga, uwaga, pandę. Jesteśmy zamienieni. Idziemy idealnie do naszej kryjówki, która jest tutaj. Zobaczymy, czy Zipek nas znajdzie. Będziemy go śledzić. Jesteście schowani? Bo chcę wam objaśnić, że właśnie zaczynam szukać. O, widzę Zipka. Gdzie wy jesteście? O, co to za miejsce? Miejsce pełne żółwi. Ej, ale ty? Tych żółwi masz wpytę na dnie. Tak, ja tylko ci powiem, że cały czas cię widzę. Nie, dobra, mam gdzieś te żółwie, nie mam ochoty tutaj szukać. Idę do pand. Pandy są fajne, milusie i słodkie. Jak na przykład ta. Co? To była prawdziwa panda? O, ta panda jest inna. O, Zipek, nie, zostaw tą pandę. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Gdzie się kryjesz? Dobra, mam gdzieś, wszystkie pandy idą. O, Zipek jest cały czas, chłopaki, tak blisko mnie. Już się bałem, że mnie znajdzie za chwilę. No nie, dobra, trudno, mam to gdzieś. Wrócę później, a teraz... Patrzcie, a ja widzę Ernesta. O, to jesteś ty, Mr. G? Tak, ale dobrze się chowasz, w ogóle cię nie widać. A co nie? Ta kryjówka jest tak perfidna, ale Zipek po prostu nie pomyślał, że tu spojrzeć. No, co jest grane? Gdzie wy jesteście? Totalnie was nie widzę. Dobra, pandy nie. Obydwa jesteśmy w tej samej zagrodzie, Zipek. Ej, Zipek, a może poszukaj Jacka Frosta, a naszą zagrodę z Misterem G zostaw sobie na później. Ha! Tak. Czy ty wiesz, gdzie oni są po prostu i szukasz ich w tym miejscu? Tak, ale tu się nie da ich znaleźć tak dzisiaj, bo oni są w jakiejś kryjówce. No nie, co to ma być? Czy wy jesteście na drzewie? Panda! Widzę cię, pando! Ty okropna pando na drzewie! Chodź tu! Przecież tam się nie da wejść! Jak tam nie? Wejść? To jak tu wszedłem? Jest, panda! Ucieka! Ucieka! Jest! Chodź tu, pando! Jesteś czerwona! Nie! O nie, zniknęła mi ta panda, nie wiem gdzie ona jest. Totalnie nie wiem gdzie jest ta panda. O nie, gdzie ona może być? Czyżby jedna ta? A może ta? Ta? A może ta?
Ta! Ała! Ha! Ała, nie! A, bo Ernest teraz szuka, więc mam przekichane. Dawaj. A, Mr. G daje ci 15 sekund na zmianę kryjówki teraz. Ale ja nie. Za późno, bo już zmieniłem. On był w tej samej zagrodzie, Mr. G jest niebieską papugą, Zipek. Mr. G! Daje. Czekaj! Nie, zostaw mnie! A! O, dobrze, łap go, bo mam mało czasu, trzeba Łukasza znaleźć. Nie wiem, czy ja tak mogę uciekać. G, czy ty przez środek mapy uciekasz jako... Jezu! I mam na ogonie Trinsusa, dosłownie na ogonie. Co się dzieje? Czy wy latacie tam na górze? Tak. Zostaw mnie! Oła! Ile życia! Puszczaj! Jeee! Dobrze! Dobra, szukasz z nami. Musimy znaleźć Jacka, panowie. Kurde, pany, przesunąć się, bo nie mogę się zmieścić. Czyli jest lamą. Co? Jedna z tych lam. Na bak. Czy chyba, że nas okłamuje? Ile czasu nam zostało? Dobra, chłopaki, pół minuty. Szybko, trzeba wyeliminować wszystkie lamy. On chyba oszukuje. Czy ty jesteś lamą, Jack? Nie, jestem żółwiem. O nie! Oszukał. Fejkowałem, ja w ogóle nie widziałem Grzesia uciekającego, w ogóle. 10 sekund, Zipek. Dawaj, dostałeś? Dawaj. Tu są 4 żółwie, chodźcie do mnie. To ty, uciekasz. Yes! Yes! Udało się! Jest? Wygraliście, bo wam powiedziałem. No niestety za to przegrałem, a miałem dobrą kryjówkę. Łukasz, tak, ja też się pokazałem na drzewie i podpowiadałem, więc chill. Trzeba troszkę pomóc szukającemu. Szkoda, następnym razem już nie daję podpowiedzi, bo fajna kryjówa, mogłem się schować. Nice. I dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, subskrybujcie. Chłopaki, ile chcemy subów? 50 tysięcy. No to zostawcie 50 tysięcy subów po tym odcinku. Yes! Na razie.